Poprosiliśmy Was o wytypowanie, dokąd się wybieramy, strzelaliście, głosowaliście. I tak, może przeczytamy teraz komentarze. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie te osoby. Olga Z. stawiam na Chorwację, pozdrawiam gorąco. PS, gratulacje dla Maxa. Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy. N. Przewodnik, całkiem możliwe, że Chorwacja, i z chęcią pooglądałbym znowu takie vlogi. Pozdrawiamy, mili Państwo. Dziękujemy, również pozdrawiamy. August, byłoby świetnie, jakby była to znowu Chorwacja. Pozdrawiam, również pozdrawiamy. Sunset, witajcie kochani, zazdrościmy pozytywnie oczywiście i mamy nadzieję, że będzie to Chorwacja, Podgora, Zakliję. Szczęśliwej, spokojnej podróży i pięknego urlopu we dwoje. Dziękujemy bardzo, gratulacje dla Maxa. Czekamy na kolejne filmiki. Także w imieniu Maxa i naszym także dziękujemy. Byliśmy w Podgorze. Jos 1975. Chorwacja trzeci raz w tym roku? Dlaczego nie? Przecież było fajnie. Mam taką nadzieję, że za tydzień spotkamy Was gdzieś tam w okolicach Makarskiej. Jeżeli trafiłem, to super. Jeżeli nie, to i tak życzę Wam udanego wypoczynku i przyjemnego zwiedzania. Serdecznie pozdrawiam rodzinkę 4+1. Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy. Kto tu jeszcze jest? Żebym nikogo nie przeoczyła. Zdzisław Gajda. Jak ponowny, to Chorwacja. Idealnie trafione, Chorwacja. Marcin Mrozik. Witam, Chorwacja, pozdrawiam Marcin. Również pozdrawiamy Ciebie, Marcin. Chorwat, pan, Kroacja. Tak, Kroacja, a więc serdecznie pozdrawiamy. Michał Ujma. My wybraliśmy Kro. Pozdro. Tak, dokładnie, idealnie strzelone. Pozdrawiamy. I to wszystkie osoby, które trafnie wytypowały. Bardzo nam miło, że tak licznie dość strzelaliście, bawiliście się z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy również osoby, które wytypowały inne miejscówki. Jasne. Także ich pozdrawiamy. No, z pewnością będziemy starać się pozostałe miejscówki też odwiedzić. No, jak w tym roku naprawdę jesteśmy zauroczeni Chorwacją i jakby była możliwość, to jeszcze byśmy czwarty raz przyjechali. Tak, Łukasz właśnie z Breli też nas tutaj zachęcał, żeby samolotem tym razem przylecieć, więc tak. Kto wie. Października, tak. Początek listopada też jest piękna pogoda, więc spokojnie można by było przylecieć. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to potoczą. Wszystko będzie wyglądać. Jak to wygląda, jeszcze nie lecieliśmy do Chorwacji. Ale pierwszy raz musi kiedyś być, prawda? Dokładnie. Tak. No niestety tylko nie weźmiemy tyle bagażu. No tak, to będzie problem z tym. Jednak bagażu mamy bardzo dużo. Jak pakowaliśmy się na wyjazd ten, to Max jak podszedł i pakował razem z nami, to spytał się, przecież wy jedziecie we dwoje. A bagażnik tak samo zapakowany jak w czwórkę. Tak, był w szoku lekkim. No tak, ale wszystko zabieramy, nawet maszynę do robienia kawy. Tak, kawka musi być własna. Dokładnie. No dobrze, trzymajcie się. Dziękuję. Pa, pa.